Uwielbiamy Ciebie, dzięki składamy, nagradzamy Ci, chwalamy Cię, ceni miłosierdzie do świata. Niech będzie błogosławiony święty i niepokalany potęcie Najświętszej Maryi Matki Bożej. Amen. Jeśli masz ile smutne w tym życiu, powiesz się Matce. Kiedy rozpacz rozpiera Twe serce, ofiaruj siebie Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienie znieść i pomoże ona, Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć Cię będzie pokory, cierpienie znieść i pomoże. Siostry i bracia, dziś drugi dzień naszych internetowych rekolekcji wielkopostnych. Dziś także sobota, dzień liturgii poświęcony Matce Najświętszej. Oddajmy się pod płaszcz jej macierzyńskiej opieki, pod jej ochronę. Uciekajmy się do niej jak do własnej matki. Dziś także wspomnienie świętego Benedykta Opata, ojca zachodniego monastycyzmu. Prośmy, abyśmy za jego przykładem mogli łączyć modlitwę z pracą dnia codziennego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dni idę do ołtarza Bożego. Do Boga, sądź mnie Boże i rozeznaj sprawę moją z narodem nieświętym. Od człowieka zdradliwego i niesprawiedliwego bywa w mnie. Bo Ty jesteś pomocą, jak przeszłość, czemu władzę i światło. Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją, te niech mnie biorą i przybiorą na świętą górę Twoją i do przybytków Twoich. Na cyfrach sławić Cię będę, Boże, Boże mój, czemu smutna dusza moja i czemu nie mogę? Mi równie słowa moim pieśniem, aby Cię na mnie pochwalił. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak to na to, teraz zawsze, na wieki wieków. Idę do ołtarza Bożego. No bo pomoc nasza w imieniu Pana. Chrystus, miłuj się. Spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu, Królowi Świętej Jedynie, Najświętszej Maryi Panny, Błogosławionej Marii Franciszce, wszystkim świętym i Wam, bracia i siostry, że zgrzeszyłem myślą, głową i uczynkiem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przepobłagam Najświętszą Maryję Pannę, błogosławioną Marię Franciszkę, wszystkich świętych i Was, bracia i siostry, abyście się modlili za mną do Pana Boga naszego. I uczę Pana, zmiłuj się na to, odpuści grzechy Twoje i doprowadzi Cię do żywota wiecznego. Amen. Powiadam Ci za Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Świętej Jedynej, Najświętszej Maryi Pannie, odpuści Wam grzechy Wasze i doprowadzi Was do życia wiecznego. Amen. Przebaczenia, rozgrzeszenia i odpuszczenia grzechów naszych,
Niech nam udzieli wszechmocy i miłosierny Pan. Amen. Boże, Ty znowu ożywisz nas. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje. I daj nam zbawienie Twoje. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze podzielić się. Pan nas zna. I słuchaj Twoje. Módl się. Oddal od nas prosimy Cię, Panie, nieprawości nasze, abyśmy do przybytku świętego święty z czystym sercem wejść zasłużyli przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi świętych Twoich dusz, powinnych dla Słowa Bożego i dla świadectwa premiarów, abyś raczył odpuścić wszystkie grzechy Twoje. Stała pod krzyżem Jezusa, Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. I rzekł Jezus do Matki swej niewiasto, oto Syn Twój. Potem rzekł do ucznia, oto Matka Twoja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Stała pod krzyżem Jezusa, Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Módlmy się. Boże, któryś chciał, aby w czasie męki Twojej, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął. Spraw prosimy Cię, abyśmy czcząc to jej boleścią serca przeszycie i stopą współcierpienie, tak krzyż Twój nosili, ażebyśmy zajęli wszystkich świętych pod krzyżem wiernie stojących w stawiennictwie. Zbawienne słudki Jego tutaj na ziemi i w wiecznej szczęśliwości otrzymać mogli, który żyjesz i królujesz z Twoim Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wywiódłszy świętego wyznawcę Twego Benedykta z więzienia ciała uniosłeś go do nieba, prosimy Cię, udziel nam sługom swoim obchodzącym dzisiejszą uroczystość przebaczenia wszystkich win, aby ci, którzy w rozładowanych sercach cieszą się z Jego jasności, za Jego wstawiennictwem u Ciebie zjednoczyli się z Nim także w zasługach. Boże, któryś nam w przeciwnym sakramencie pamiątkę męki Twej zostawił, spraw prosimy Cię, abyśmy ciała i krwi Twoje święte tajemnice tak czcili, iż byśmy owoc odkupienia Twojego ustawicznie w nas odczuwali, który żyjesz i królujesz z Twoim Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś. On odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża,
ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt polowych i polnych. Na brzuchu będziesz się ciągał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Bogu dzięki. W boleści i łzach pogrążona jesteś, dziewico Maryjo, stojąc pod krzyżem Pana Jezusa, Syna Twego, naszego Zbawiciela. Dziewico rodzicielko Boga, którego świat cały objąć nie może, ten poniósł karę krzyża sprawca żywota, stawszy się człowiekiem. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przypatrzcie się i zobaczcie, czy jest boleść jako boleść moja. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś usta Izajasza proroka oczyścił ognistym kamieniem, oczyść serce i usta moje przez łaskawe zmiłowanie Twoje, aby mógł godnie odważać Twoją świętą nadwiedzę przez Chrystusa, Pana naszego Pana. Błogosław Pani, niech Pan będzie w sercu i ustach moich, abym godnie odważał Jego nadwiedzę. Pan z Wami. Wyjątek ze świętej Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Przez słowa świętej Ewangelii będą zgładzone nasze winy. Modlitwa przed rozmyślaniem. Cześć Ci oddaję, Boże, w Trójcy Świętej jedyny. Wyznaję Ci Stwórcą, Panem i Bogiem moim. Wierzę, że Ty, Panie i Boże mój, na którego aniołowie spojrzeć czują się niegodni, a tylko powtarzają Ci nieustannie: święty, 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 Panu zastępuj. Jesteś prawdziwie obecny w duszy mojej i w moim sercu, dlatego, że w niebie. Wierzę, że podczas tej modlitwy patrzysz na mnie, słuchasz mnie i widzisz moje myśli, uczucia i najskrytsze tajniki mego serca. Czuję się niegodnym stać w obliczu nieskończonego majestatu Twojej świętości, bo jestem mięsnym stworzeniem, pełnym tylu grzechów, nałogów, wad i niedoskonałości. Całą ufność moją pokładam w miłosierdziu Twoim, Boże mój i Panie. Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie prawdziwa światłości świata, oświecaj mi umysł podczas tego rozmyślania. Duchu Przenajświętszy, miłości Ojca i Syna, ulecz mnie mocnej woli i zapal serce ogniem miłości Bożej, aby wszystkie moje myśli, uczucia i postanowienia podczas tego rozmyślania dały początek miłości Bożej i do niej mnie prowadziły. Maryjo niepokalana Matko nasza, pokaż nam Twoją nieustającą pomoc. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament. Siostry i bracia, dziś wspominamy Matkę wszystkich matek, Królową Świata. Wspominamy tę, która jest czułą Matką Sierot, Matką pogrążoną w rozpaczy, w smutku i w żałobie, Matką Boga i Matką Ludzi, Maryję. Jej postać jest dla nas przede wszystkim wzorem do naśladowania. Maria Vita, czyli naśladujący jej życie, kroczący jej śladami, żyjący tak, jak żyła ona. A jak żyła Maryja? Prosto, zwyczajnie, jak my. Była kochającą matką, żoną, Żydówką, która wykonywała wszystkie swoje zwyczajne obowiązki. Na zewnątrz nie wyróżniała się niczym szczególnym. Była po prostu człowiekiem, kobietą. Kobietą, która nade wszystko starała się wsłuchiwać w głos Boga, podążać za nim, która starała się czynić wszystko, by wypełnić wolę Najwyższego. I w tym jest jej piękno. Na zewnątrz zwyczajna, a wewnątrz istna świątynia Boża, arcydzieło Boga, najdoskonalsze spośród wszystkich stworzeń, przewyższająca w swej chwale, w swym blasku wszystkich cherubinów i serafinów, wszystkich aniołów i świętych. Maryja wskazuje nam drogę, jak żyć, jak postępować, jak mamy wypełniać wolę Boga w codziennym świecie. Nie odrywać się od świata, nie odcinać się od rzeczywistości, ale przede wszystkim odpowiadać na wyzwania, jakie daje nam współczesność. Iść obok ludzi, którzy są wokół nas, towarzyszyć im. Towarzyszyć im w pracy, w cierpieniu, w chorobie, w bólu, w radości, we łzach. Być zawsze obok. Maryja zawsze była tam, gdzie jest Jezus. Postępowała Jego śladami. I my również, idąc za Maryją, możemy być pewni, że podążamy za Chrystusem. Bo nie można odłączyć matki od syna, ani syna od matki. Są oni nierozerwalnie ze sobą związani. Stąd też ta matka, jako wzór nie tylko dla kobiet, ale dla wszystkich chrześcijan, jest ukazana nam jako wzór, a także jako pomoc, jako ratunek. Kiedy Pan Bóg objawił Mateczce w dziele Wielkiego Miłosierdzia ratunek dla świata, wskazał jej na dwa podstawowe fundamenty. Pierwszym jest cześć dla Najświętszego Sakramentu, a drugim jest nieustająca pomoc Maryi. I wskazuje, bo jak są nieustanne wysiłki szatana przeciwko Bogu, Kościołowi, tak jest potrzebna nieustająca pomoc Maryi. Zostawać będziecie pod opieką Matki Bożej nieustającej pomocy. Czyż może być piękniejszy tytuł, piękniejsze wezwanie do Matki, jak nieustająca pomoc, ta, która zawsze, wszędzie wyciąga ręce, aby iść nam z pomocą, aby wyciągnąć nas z błota grzechu, wyprowadzić z duchowego odrętwienia,
aby nas otoczyć łaską swej opieki, ogarnąć swoją matczyną, opiekuńczą miłością. Czyż może być coś wspanialszego niż to wezwanie, nieustająca pomoc. Pomoc, która nigdy nie ustaje, która nigdy się nie kończy, która realizuje się w każdym miejscu i w każdym czasie. Maryja, jak usłyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu z Księgi Rodzaju, jest tą, która zmiażdżyła głowę węża. Jest tą, która swoją pokorą pokonała pychę szatana. Wskazuje nam na zwycięstwo, chociaż nie ominęło jej cierpienie, chociaż nie ominął jej ból i łzy. To jednak wskazuje nam, że przez te łzy i cierpienie można dojść do zwycięstwa. Maryja, Matka. Wyobraźmy sobie tę, która patrzy na swojego Syna, jak wisi na krzyżu. Ma pełną świadomość, przecież On jest niewinny. On nic złego nie uczynił, a tak okrutnie cierpi. Zapewne myślała, choćbym mogła choć trochę ulżyć Ci cierpienia. Stąd też mówimy, że Maryja współcierpiała, uczestniczyła w odkupieniu, które daje nam Chrystus, do pełnego w sposób duchowy. Uczestniczy w nim. Jej łzy, jej cierpienie, jej ból nie idzie na marne. To łzy, które rodzą w nas oczyszczenie, rodzą w nas głębszą miłość, wiarę i przywiązanie do Boga. Przecież całe jej życie to nie była sielanka, to nie była nieustanna radość, ale również cierpienie, ból, kiedy nie było miejsca w Gospodzie w Betlejem, kiedy musiała uciekać z dzieciątkiem do Egiptu, do obcego kraju, musiała stać się uchodźcą. Kiedy w trudach wędrówki przez pustynię wracała do Nazaretu, aby tam zająć się matczynymi obowiązkami, wychowaniem, praniem, gotowaniem, sprzątaniem. Była kapłanką domowego ubóstwa. Tą, która jako pierwsza daje Chrystusa, daje Mu światło, daje Mu ludzkości. Tą, która jako pierwsza nosi Go w sobie, abyśmy następnie my mogli Go posiadać, mogli Go nosić w swoim sercu. Cóż czuło serce Matki? Jaki ból, jakie cierpienie, kiedy dowiaduje się, że jej syn, 12-letni chłopiec, zagubił się w świątyni. 3 dni z bólem serca szukała go wraz ze świętym Józefem, aż w końcu znalazła go w świątyni. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Zwróćmy uwagę, ta, która jest niepokalana, ta, która jest najświętsza, najdoskonalsza ze wszystkich stworzeń, również doznaje utraty Boga. Przez 3 dni szuka Jezusa. Jakże utożsamia się z naszym człowieczeństwem, z naszym bólem, z naszym cierpieniem, jakże ona go rozumie, współuczestniczy w nim, towarzyszy nam. Zechciejmy to zobaczyć, zechciejmy to dostrzec, że Maryja jest z nami i chce nam pokazać inną stronę patrzenia na ból, na krzyż, na cierpienie. Nie tylko jako karę za grzech, ale przede wszystkim jako wyzwalającą moc,
Moc, która staje się zwycięstwem nad grzechem, nad śmiercią. Spójrzmy, co dzieje się pod krzyżem. Ona wierna jest do końca. Idzie w drodze krzyżowej, spotyka swego Syna, widzi Jego mękę, Jego ból, cierpienie. Wtula się w ramiona świętego Jana, umiłowanego ucznia. Szuka w nim podpory, ratunku i słyszy te ostatnie słowa. Słowa testamentu z krzyża. Oto Syn Twój. Zaś Jan, jako umiłowany, jako wierny, słyszy, oto Matka Twoja. Od tej chwili uczeń wziął ją do siebie, wziął ją za swoją Matkę. A czy Ty, siostro, bracie, bierzesz Maryję za swoją Matkę? Czy bierzesz ją do siebie? Czy bierzesz ją do swoich problemów, do swoich cierpień? Czy zapraszasz ją do swoich prac, trudów, obowiązków dnia codziennego? Przecież ona zostaje nam dana właśnie jako Matka. Oto Matka Twoja. Jeśli jesteś uczniem wiernym, uczniem umiłowanym, to przecież masz Maryję. Ale nawet jeśli jesteś uczniem grzesznym, upadłym, który znajduje się z dala od Boga, religii, Kościoła, również możesz przyjść w ramiona Matki. Również możesz przyjść, aby u niej odnaleźć zrozumienie. Bo chociaż została uwolniona od grzechu pierworodnego i nie miała w sobie żadnej skazy uczynkowej winy, to jednak jest ucieczką grzeszników. Ponieważ z wdzięczności do Boga za ten nieskończony dar czystości chce również pomagać nam grzesznikom. Chce również ratować nas z niedoli. Jej Syn, kiedy żył na ziemi, był jej posłuszny. Czy teraz, będąc w niebie, może swojej Matce czegokolwiek odmówić? Stąd też mówimy, że wstawiennictwo Maryi u Jezusa jest wstawiennictwem skutecznym. Maryja nieustannie wstawia się za nami. Nieustannie prosi za nas. Chce nas wyzwolić. Nie bez powodu. Objawienia dzieła wielkiego miłosierdzia mówią wyraźnie. Teraz. Teraz odnowienie świata jest w ręku Maryi, a imię jej ogarnie cały świat. Zwłaszcza teraz. W czasie pandemii. W czasie lęku. W czasie strachu. W czasie bólu. W czasie łez. W czasie cierpienia. Teraz odnowienie świata jest w ręku Maryi. Teraz. Zwracajmy się do Matki. Na innym miejscu wyraża się Pan Jezus do Mateczki tymi słowy, mówiąc o Mariankach. To jest wojsko Maryi. Złóż w jej ręce wszystko. Módl się. Ufaj. Pracuj. Ja Cię wspierać będę. Módl się. Modlitwa to podstawa nawiązania relacji z Bogiem. To podstawowy nośnik wymiany między światem duchowym a materialnym, widzialnym a niewidzialnym, boskim a ludzkim. Módl się. Ufaj. Mamy zaufać Bogu całym swym sercem. Mamy zawierzyć Jemu. Nie lękać się, nie obawiać się. On jest z nami. Ja jestem z wami, powiada Pan Jezus, po wszystkie dni aż do skończenia świata. Pracuj. Nie mamy załamywać się, nie mamy opuszczać rąk,
ale ze zdwojonym wysiłkiem pracować w tym dziele wielkiego miłosierdzia, bo czas jest trudny. Wykorzystajmy każdą chwilę na to, by zbliżyć się do Boga, zbliżyć się do drugiego człowieka. Bóg obiecuje na tej drodze, ja Cię wspierać będę, ja będę przy Tobie. Złóż w ręce Maryi wszystko, złóż jej swoje życie, złóż jej swe serce o wierze, złóż jej swe cierpienie, swój trud, lęk, wszystko, czego dziś doświadczasz, co Ciebie trafi. Ona jest Twoją matką. Ona jest wzorem dla setek tysięcy, milionów, miliardów chrześcijan na całej ziemi. Nie tylko dziś, ale od 2000 lat. Ludzie wstępują w jej ślady, by naśladować jej życie, by żyć tak, jak żyła ona. Ludzie wpatrują się w jej przykład, widząc w niej wzór doskonałego człowieczeństwa. Stąd też wszyscy święci widzieli w Maryi królową i matkę. Dziś wspominamy ojca zachodniego monastycyzmu, świętego Benedykta Opata, który również wpatrywał się w wzór Maryi i powtarzał nieustannie te słowa, które powinny być także i naszym hasłem. Módl się i pracuj. Mamy więc korzystać z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale nie wolno nam zaniedbywać codziennych obowiązków, pracy. Mamy wykonywać to, do czego nas Bóg powołuje. Każdy z nas ma inną ścieżkę drogową. Biedni jak Benedykt izolują się od świata, by poświęcić się na modlitwie, na medytacji. Inni, jak Maryja, pracują czynnie wśród ludzi. My, Marianicie, przede wszystkim mamy żyć czynnie. Tą pracą uświęcać życie rodzinne, społeczne, życie naszych miast, miejscowości, wsi, tam gdzie żyjemy, jesteśmy. Mamy wnosić świętość w życia codziennych naszych obowiązków. Święty Benedykt pokazuje nam, że nie można zapominać także o nauce. To dzięki niemu w wielu miejscach Europy Zachodniej powstały szkoły przeparafialne, a później pierwsze uniwersytety. Wiara musi w końcu znaleźć porozumienie z nauką. Jak uczyła nas nasza nauczycielka, są to dwie drogi prowadzące w rzeczywistości do tego samego celu. Wiara często daje nam odpowiedź na to, czego nie potrafi nam wytłumaczyć nauka. Zaś nauka wyjaśnia nam w sposób duchowy, w sposób teoretyczny, prawdy duchowe. Wyjaśnia nam w pewien sposób rozumienie rzeczy boskich. Jedno i drugie jest ze sobą niezwykle związane. Jako chrześcijanie, jako Marianici, nie mamy żyć w odizolowanym świecie, ale mamy przede wszystkim modlitwą, pracą, nauką budować lepszy świat, lepszą, nową rzeczywistość, opartą o przykazanie Boga, miłości Boga i bliźniego. Przykazanie, które nakazuje nam również wpatrywać się w Maryję jako wzór człowieczeństwa, wzór miłości i umiłowania Boga. Zwróćmy uwagę, jak Maryja w swym postępowaniu odnosi się do Boga. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu i Zbawicielu moim, albowiem wejrzał na poniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody. Bóg wejrzał na poniżenie służebnicy Maryi, dlatego ją wywyższył i błogosławił. Bóg również
również wejrzy na Twoją niedolę, na Twój lęk, kiedy Mu o tym powiesz, kiedy zechcesz się z Nim tym podzielić. Wtedy Go zapraszasz do życia, wtedy pozwalasz Mu działać. Powiesz Mu swe cierpienie, gdy serce ulgnie. Powiesz Mu, powiesz Mu to wszystko, co Cię trapi. Siostry i bracia, podczas tych rekolekcji postarajmy się znaleźć w swoim życiu czas, jak na modlitwę, jak i na pracę. Pracę, która ma różne wymiary, abyśmy, biorąc odpowiedzialność za swoje życie, sprawiali, że świat, w którym żyjemy, będzie lepszy. Tak, by zgodnie z pragnieniem Chrystusa, ziemia z dnia na dzień, z roku na rok, z chwili na chwilę, stawała się odbiciem nieba. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Podziękujmy Panu Bogu, że nas tutaj dziś jest gromadzie, że nam udzielił łaski do poznania i wypełnienia Jego woli. Niech Cię Boże mnie błogosławi duszami. Niech cała Twoja istota chwali imię Twoje Przenajświętsze za to, że czekasz na mnie i chcesz mi przebaczyć. Niech Matka Zbawiciela, aniołowie i święci składają Ci dzięki za mnie, bo ja nie zdołam godnie tego uczynić. Ofiaruję Ci wszystkie dziękczynienia, jakie Ci składam Panu Jezus Chrystus za wszystkie dobrodziejstwa. Złóżmy dziś Bogu przez serce Maryi nasze prośby, nasze intencje, nasze błagania. Ofiarujmy naszej Matce za wszystko, co nas trafi, abyśmy wraz z ofiarą eucharystyczną, którą będziemy sprawować, mogli wznieść się wyżej Boga, wyżej Maryi. Oddajmy więc to wszystko, co nas trafi, co nas boli, co leży na nas sercu. Módlmy się. Wspomnij, Dziewico Matko, przed obliczem Pana, żebyś mówiła za nami dobrze, a iżby odwrócił od nas rozgniewanie swoje. Przyjmij, Najświętszy Ojcze, Wszechmogący Wieczny Boże, tę niepokalaną hostię, którą ja i godny Twój sługa ofiaruję Tobie, Bogu mojemu żywemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy i niedbalstwa moje, za wszystkich tu obecnych, jak również za wszystkich wielkich chrześcijan, żywych i umarłych, oraz za cały rodzaj ludzki, aby ta ofiara w imieniu im posłużyła do zbawienia naszego wiecznego. Boże, któryś przeciwnie zbudował dom na ludzkiej natury i jeszcze przeciwnie ją naprawił, spraw przez tajemnicę połączenia tej wody z innym, abyśmy się stali uczestnikami usta tego, który raczył się stać uczestnikiem natury naszej, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Ofiarujemy Tobie, Panie, kielich zbawienia, błagając Twojej łaskawości, aby wstąpił przed oblicze Twojego majestatu i za nasze i całego świata zbawienie,
na wolność wdzięczności był przez Ciebie przyjęty. Amen. Przyjmij, Panie, nas zniżonych w duchu i skruszonych sercem i spraw, aby ta nasza ofiara w taki sposób spełniła się przed wdzięcznością Twoją, żeby się Tobie, Panie Boże, podobało. Przyjdź, poświęć Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże i błogosław do ofiary, przygotowaną Twemu Świętemu. Umywaj niewinnością ręce moje i obchodzą czas Twój, Panie, abym oznajmiał głosem chwały i opowiadał wszystkie cuda Twoje. Panie, umiłowałem przybytek domu Twojego, miejsce mieszkania Pana Twojego. Nie zawracaj z niezbożnymi uszymami i życia mojego z wierzami trwanymi, po których rejnach jest niechawość, prawica i pełnia z przekupstwa, a ja nie wydał się tej mocy. Wybaw mnie i zmiłuj się na wiernym, mnąda moja swojego drodze prostej, zgromadzeniu błogosławię Pana. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Przyjmij, Trójco Święta, do ofiary, którą składamy Ci na pamiątkę męki, zmartwychwstania i niepostąpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, i na uczczenie błogosławionej Maryi, zaszczytnicy, błogosławionej Maryi Franciszki, błogosławionego Benedykta Obata i wszystkich świętych i spraw, aby obróciła się inna chwała na zbawienie. Niech wtedy ci, których pamięć czcimy na ziemi, raczą się za nami przyczynić w niebie przez tego Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, bracia i siostry, aby moja i wasza ofiara była przyjętą u Boga Ojca Wszechmogącego. Amen. Ofiarujemy Ci, Panie Jezu Chryste, modlitwy i ofiary. Pokornie błagając, Panie, zbawku, ażebyśmy, wspominając pobożnie przeszycie mieczem boleści najsłodszego Ducha błogosławionej Matki Twej Maryi, za jej i wszystkich świętych stojących pod krzyżem i stawiennictwem, otrzymali udział z błogosławionymi w Twojej wiecznej światłości, który żyjesz i królujesz z Tobą Ojcem jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen. Panie, daj się przebłagać darami złożonymi ku czci świętego wyznawcy Twego Benedykta i za jego przyczynę użyć nam sługom odpuszczenia grzechów, a Kościołowi Twojemu prosimy Cię, Panie, jedności i pokoju miłości jak udziel, co złożone Ci dary mistycznie wyrażają przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki Jego. Amen. Pan z Wami. I z górę serca. Amen. Dzięki składaj Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godną i sprawiedliwą, słuszną i zbawienną jest rzeczą, żebyśmy Tobie zawsze i wszędzie dzięki składali, Panie Najświętszy, Ojcze Wszechmogący, Wiekuisty Boże. I Ciebie wreszcie, błogosławionej Maryi, zawsze dziewicy, chwalili, błogosławili i uwielbiali, która jednorodzonego Syna Twojego, Sługa Świętego poczęła, i z zachowaniem chwały dziewictwa światłość niepoistą światu porodziła Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego majestat Twój jeliją aniołowie, adorują na zbawieniach i dorzucają carstwa. Niebiosa i mocy niebieskie oraz błogosławieni serafinowie wspólną radością wystawiają, z którymi aby i nasze głosy były połączone, racz to sprawić usilnie prosimy, pokornym wyznawaniu powołając. Thank you.
a także całej rodziny Twojej prosimy Cię, Panie, ażebyś ubłagany przyjął i dni nasze w pokoju Twoim rozrządził i od wiecznego zatracenia nas wybawić, a do liczby wybranych Twoich za ludzi cierpią. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pana. Prosimy Cię wtedy, Boże, racz te ofiary uczynić we wszystkim. Błogosławioną, przyjemną, ważną, rozumną i miłą, aby stała się nam ciałem i krwią najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który pierwszy nie ucierpiał. Wziął chlebko święte i czcigodne serce i zniósłszy oczy do nieba, do Ciebie Boga Ojca swojego wszechmogącego, Tobie dzięki czyniąc, błogosławił. Łamał udał uczniom swoim, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszystko. To jest moje ciało moje. W podobny sposób już po wieczerzy, wziąwszy ten przeczysty kielich w święte i czcigodne swe ręce, znowu Tobie dzięki czyniąc błogosławię i dał uczniom swoim, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten jest moim kielich i moim nowego i wiecznego testamentu, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie. To ilekroć czynić będziecie, na moją pamiątkę czynicie. Nie bądź nas za pokuszenie,
ale nas zbaw do złego. Amen. Wybaw nas, prosimy Cię, Panie, od wszelkiego zła przeszłego, teraźniejszego i przyszłego i za pośrednictwem błogosławionej i chwalebnej zawsze dziewicy Boga Rodzicy Maryi i błogosławionej Marii Franciszki wraz z błogosławionymi apostołami Twoimi i wszystkimi świętymi. Udziel nam miłościwie pokoju we dni naszym, ażebyśmy pomocą Twojego miłosierdzia wsparci i od grzechu byli zawsze wolni i od wszelkiego zagrożenia bezpieczni. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie dzieci Jego. Amen. Pokój Pański niech będzie zawsze z nami. I z Duchem Twoim. Poświęcenie ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa niech się obróci nam przyjmującym na żywo i wieczny. Amen. Baranku Boży, który łaś życzenia świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który łaś życzenia świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który łaś życzenia świata, oddaj nas sobie. Panie Jezu Chryste, który rzekł apostołom Twoim, pokój zostawiam dla pokoju i daję nam, nie patrz na grzechy moje, ale na wiarę Kościoła Twojego i ten według woli Twojej radzi przywieźć do pokoju i zjednoczyć miłości, który żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki wieku. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, który się z woli Ojca za współdziałanie Ducha Świętego przez śmierć swoją światożywię, wybaw mnie przez to, że najświętsze ciało i krew Twoją, od wszystkich nieprawości moich i wszelkiego zła i sprawy, ażebym zawsze był zezwolony swoimi przykazaniami. Nie dopuszczaj, żebym się od Ciebie kiedykolwiek odłączył, który z Tym, że bowiem Ojcem, Duchem Świętym, żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen. Siostry i bracia, psalmista Dawid zapisał: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który w Nim pokłada nadzieję. Dziś, kiedy wspominamy Matkę Najświętszą, pamiętajmy, iż ona jako pierwsza nosiła Chrystusa w sobie, aby dać Go ludzkości. Chrystus pragnie również przebywać w naszych wnętrzach. Chce uczynić swojego serca swoją żywą świątynię, swoje mieszkanie. Chcę być w Tobie. Kto pożywa mego ciała, pije moją krew, we mnie mieszkam i ja w nim. I ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Chrystus chce więc przebywać w nas, jak niegdyś przebywał w łonie Najświętszej Marii Panny. Chcę, abyśmy również nosili Go, stając się żywą konstancją, by nieść go światu, by nieść go ludzkości. Nie każdy z nas ma dziś możliwość przyjęcia ciała i krwi Pańskiej w sposób fizyczny, ale każdy z nas może przyjąć tę komunię świętą, duchową, zapraszając Chrystusa do swojego wnętrza i wołając: przyjdź, o Jezu, przyjdź do serca mego, nie oddawaj się już więcej ode mnie. To przyjęcie duchowe daje nam takie same łaski, jak przyjęcie Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Najważniejsze jest nasze pragnienie, nasza intencja zjednoczenia się z Chrystusem. W dziś szczególny sposób prośmy o to zjednoczenie przez Maryję, aby Maryja zaprowadziła nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bardzo proszę, aby przystępując do stołu Pańskiego zachować należytą odległość od siebie, około 2 metrów, aby nie rozprzestrzeniać się z wirusem, aby chronić się od zagrożenia. Prośmy Boga, aby pomógł nam przezwyciężyć ten trudny czas, abyśmy mogli zachować spokój i wewnętrzną radość. Niech Pan będzie w sercu i w ustach waszych, abyście szczerze i ze skruchą wyznali grzechy swoje w spowiedzi przed Chrystusem Panem,
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zastanówmy się, najmilsi bracia i siostry, że my, będąc wezwani od Boga do życia doskonalszego, mamy szczególny obowiązek starać się przede wszystkim o najściślejsze zachowanie przykazań Bożych, ściślejsze niż inni ludzie. Rozważcie, jak by to było przewrotnością, gdybyście wybiegali się o wyższe praktyki religijne, a lekceważyli sobie to, do czego wszyscy ludzie, nawet poganie, są zobowiązani. A w czym powinniście być przykładem dla wszystkich? Rozmyślajcie w ogóle wszystkie przykazania Boże, czego zakazują, i przypomnijcie sobie, w czym je przestępujecie. Duchu Przenajświętszy Boże, rozkosz ciemności, zasłaniające przede mną złość i szpetność grzechu. I daj mi je poznać tak jasno, jak widzicie, będę przed Trybunałem Boga Sędziego, gdzie z każdej myśli czynił słowa próżnego, rachunek ścisły z będę musiał. Amen. Badajmy swoje sumienie. Przykazanie pierwsze. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czy nie zaniedbałeś nauczyć się głównych tajemnic wiary świętej? Czy nie wierzyłeś w wróżby, uroki, czary, bóstwa, literalne i wszelkiego rodzaju zadowolenia? Czy nie gardziłeś rzeczami świętymi? Nie nadużywałeś Pisma Świętego, obracając je śmieszność i używając do dowcipu? Czy nie szydziłeś spraw wiary świętej, czy nie lekceważyłeś ich sobie? Czy nie starałeś się innych odnieść od wiary świętej? Czy różne sprawy życia, obowiązki nie przysłaniają Ci Boga? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu Twojego życia? Przykazanie drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremne. Czy nie popełniłeś krzywą przysięstwa? Czy nie miałeś zwyczaju przysięgać lub zaklinać się, chcąc, żeby uwierzono Twoim słowom lub co gorsza, dla poparcia Twojego kłamstwa? Czy nie rzucałeś przekleństw na siebie i innych? I czy nie dodawałeś do tych przekleństw imienia Bożego? Czy nie wymagałeś od kogoś niepotrzebnej przysięgi? Czy nie zaniedbałeś upominać dzieci lub domowników swoich, słysząc, jak przysięgali się lub zaklinali? Czy nie używałeś imienia Bożego w dowcipach i żartach? Czy bez powodu nie wymawiałeś imienia Bożego?
czy z szacunkiem odnosiłeś się do rzeczy świętych? Przykazanie trzecie. Pamiętaj, aby w Dzień Święty święcił. Czy nie obracałeś Dnia Świętego na grzechy, zabawy prowadzące do złego? Czy nie opuszczałeś dni świąteczne na Boże z własnej winy, używając tego czasu na oddawanie się występu? Czy pamiętałeś o co niedzielnej mszy świętej i miesięcznej adoracji przy Najświętszego Sakramentu? Czy pamiętasz o codziennej modlitwie? Przykazanie czwarte, czci Ojca Twego i Matkę Twoją. Obowiązek dzieci względem rodziców. Czy byłeś posłuszny rodzicom starszym, którzy są postawieni nad Tobą we wszystkim, co nie jest grzechem? Czy nie życzyłeś im złego, nie pragnąłeś ich śmierci? Czy nie mówiłeś albo ze złością, albo co gorsza, czy nie przeklinałeś lub nie uwierzyłeś im? Czy pielęgnowałeś rodziców w chorobie? Czy nie żałowałeś ich utrzymania, gdy byli starzy? Czy nie zmuszałeś ich do ciężkiej pracy? Czy nie szydziłeś, nie wyśmiewałeś się z rodziców i przełożonych, nie odmawiałeś ich przed innymi, nie szemrałeś na nich? Obowiązki rodziców względem dzieci. Czy nie zaniedbałeś wychować swych dzieci religijnie w miłości Boga i bliźniego? Czy nie dawałeś im złego przykładu, łamiąc przykazania Bożej nieobecności? Czy nie namawiałeś swych dzieci do grzechu, ucząc ich kłamać, oszukiwać i ukraść? Czy nie biłeś ich w gniewie, bez litości, znęcając się nad nimi? Dla ciągnięcia zysków materialnych nie obciążały z tych dzieci zbytnią pracą. Przykazanie piąte, nie zabijaj. Czy nie zabiłeś kogoś, nie zraniłeś lub skaleczyłeś w gniewie? Czy nie skłaniałeś kogoś do grzechu, używając do tego gruźb, obietnic, podstępu lub sam dając mu przykład? Czy nie ułatwiłeś kogoś grzechu, dopomagając uczynkiem dobrego? Czy nie miałeś nienawiści u kogoś? Czy nie chciałeś zemsty lub nie zemściłeś się na kimś? Czy byłeś odpowiedzialny za swoje słowa, czy swoimi słowami nie zraniłeś drugiego człowieka? Przykazanie szóste, nie cudzołóż. Czy nie popełniłeś grzechu nieczystego uczynkiem lub pożądaniem? Czy nie szukałeś towarzystwa ludzi niemoralnych? Czy nie opowiadałeś lub sam nie słuchałeś żartów i dowcipów przeciwnych czystości? Czy nie używałeś wyrazów nieczystych? Czy nie rzucałeś spojrzeń, które pobudzały Ciebie lub innych do grzechu nieczystego?
Czy nie utrzymujesz stałych grzesznych stosunków z jakimiś osobami? Czy byłeś wiernym mężem, żoną? Czy troszczyłeś się o swoją małżonkę? Przykazanie siódme nie kradnij. Czy nie przywłaszczyłeś sobie cudzych rzeczy? Czy nie kupowałeś rzeczy kradzionych? Czy nie pragnąłeś nabyć bogactw rzeczy cudzych nawet przez złamanie przykazań? Czy nie poszukiwałeś przy sprzedaży lub kupnie? Czy nie zatrzymywałeś i nie zmniejszałeś niesłusznie zapłaty pracującym? Czy nie pożyczałeś komuś pieniędzy na duży procent? Czy nie krzywdziłeś na majątku wdów i sierot? Czy nie trwoniłeś majątku z krzywdą dla dzieci i rodziny? Przykazanie ósme, nie mów przeciw bliźniemu twemu fałszywego świadectwa. Czy nie zaszkodziłeś sławie bliźniego przez spotkać lub poszczerstwa, które sam myśliłeś lub słyszałeś od innych? Czy nie posądzałeś bliźniego twego o występki, dlatego tylko, że masz niechęć lub złość do niego? Czy nie rozsiewałeś po bliźnim twoim fałszywych wieści przez zemstę lub nienawiść? Czy przez to nie porządziłeś mu jakiejś krzywdy? Czy nie kłamałeś? Czy nie opowiadałeś plotek? Nie robiłeś intryg? Czy nie odmawiałeś innym? Przykazanie dziewiąte i dziesiąte, nie pożądaj żony bliźniego twego, ani domu, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani posła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czy nie byłeś zazdrosny? Czy nie miałeś w sobie zawiści? Czy nie byłeś chciwy? Badaj swoje sumienie, czy nie przystąpiłeś do przykazań. Obudźmy się do prawdziwego żalu za wszystkie nasze grzechy, niedbalstwa i opuszczenia. Dobry Jezus, Zbawicielu najgorszy, padając pokornie do stóp Twoich z głębokości serca mego, żałuję za wszystkie grzechy, opuszczenia i niedbalstwa moje, które popełniłem przeciw boskiemu majestatowi, błagam Cię przebaczenia. O Panie, oddal słabości mego serca. Rozpal mi ten ogień Bożej miłości, który przyszedłeś miotać na ziemię. Rozpal proszę Cię za przyczyną Matki Najświętszej, bez której pomocy żadna dusza nie ma swojego nawrócenia. Uczyńmy mocne postanowienie poprawy życia. Zastanówmy się, jaki nauk, jaki grzech chcielibyśmy wykorzenić, nad czym chcemy zwłaszcza dziś popracować. Panie Jezu, który z miłości ku nam wylałeś krew Twoją przynajświętszą, żeby mi prawie niebios otworzyć. Przyrzekam Ci odtąd nie wracać więcej do grzechów. Pragnę się odrodzić, żyć nowym życiem, ale spraw to przyczyną Twoją Matką nieustającej pomocy.
wyznaję Bogu nasze grzechy, które wyrzuca nam sumienie. Jeżeli żałujecie za grzechy i obiecujecie poprawę, ja zwiastuję nam rozgrzeszenie. Pan nasz Jezus Chrystus niech was rozgrzeszy i ja was rozgrzeszam ze wszystkich grzechów waszych, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Matki Najświętszej i wszystkich świętych, niech wam wskażą drogę do nowego życia. Pamiętajcie o tym świętym momencie w waszym życiu. Pozostańcie w pokoju i nie grzeszcie więcej. Amen. Na zadośćuczynienie Bogu za nasze grzechy w duchu pokuty bardzo proszę pomodlić się do Matki Najświętszej o pomoc przy zwyciężeniu grzechu i wypełnieniu woli Bożej. Przyjęcie ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, które ja niegodny pożywać odważam się. Niechaj mi nie obraca się na sądy potępienie, lecz dla dobroci Twojej niechaj mi posłuży do zabezpieczenia i uleczenia duszy i ciała, który żyjesz i królujesz w sobie Ojcem jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki. Boga, nam wymaga, stoi nas.
Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grzechy świata. Panie, jest zlewiony, abyście zatoczyli tu serca mojego, ale rzeźmy tylko słowo, a będzie zbawiony dusza. Panie, to jest zlewiony, abyście zatoczyli tu serca mojego, ale rzeźmy tylko słowo, a będzie zbawiony dusza. Panie, nie jest zlewiony, abyście zatoczyli tu serca mojego, ale rzeźmy tylko słowo, a będzie zbawiony dusza. Muszę wspiąć dnia i wszędzie lecz, a jąców przyprowadzić i przebaczać. Na scenie kraja, on jest za mną, pochylam się nad tymi, którzy płaczą. Mój mistrz, przede mną podatką, przebyciu przekaz jak ty. Oh.
Pan z wami i z duchem twoim. Módlmy się. Sakramenty, któreśmy przyjęli, Panie Jezu Chryste, wspominając boleści Najświętszej tej Matki, niech nam wyjednają swojej łaskawości owoce dobro wiecznych, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkim wieku. Amen. Módlmy się, przyjąwszy sakrament zbawienia, pokornie błagamy Cię, Panie Boże nasz, aby za wstawiennictwem świętego wyznawcy Twego Benedykta pomogło nam do zbawienia to, co sprawujemy, jego chwalebną uroczystość. I spraw, żebyśmy wiekuistym kosztowaniem Twojego bóstwa byli napewnieni, co doczesnym pożywaniem ciała i krwi Twojej zapowiadania, który żyjesz i królujesz swoim Ojcem, jednością Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieki. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Błogosławmy Panu, Bogu dzięki. Niech się podoba Tobie Trójco Najświętsza, koło posługowania mojego i przyjmij do ofiary, którą oczom Twojego Majestatu ja niegodnie ofiarowałem do spraw, aby dla mnie i dla wszystkich, za których ją ofiarowałem, była swojego miłosierdzia do błagania Cię skuteczną przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Początek świętej Ewangelii według świętego Jana. Pełnego serce z Tobą czuję, bo tak moją stronę. Niech ani wołanie naszym, ale jak usłysz łaskawie, gdy słuchaj.
O Maryjo niepokalana poczęta, módl się za nami, którzy śpiewacie i czają. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Matko. Naszymi prośbami racznie radzić w potrzebach naszych, ale odszedłem z tych przyjmów, racznie nas zawsze wypawiać. Panie Maryjo i błogosławione, o Pani nasza, o Redemptorko nasza, o Świętniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojedna, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas zdaje. Módl się za nami, Święta Boża Życielko, abyśmy się sami podnieśli obietnicy za nami Chrystusowi. Yeah.
Thank you.